Okej. Okay. Witamy w dzisiejszym odcinku. Dwa dni do wyścigu. Taka ciekawostka, że ostatni raz startowałem poprzez CO Vide 19 dwa lata temu dokładnie. Więc dobry powrót. Niestety na dystansie, jak się to w Polsce mówi, średnim mega. Nigdy na nim nie startowałem, źle się na nim czuję. Bo wolę jeździć wytrzymałościowo, nie szybkościowo, bo się długo rozkręcam, więc to będzie niejako taki eksperyment trochę. Niestety godziny treningowe nie są duże, więc będę musiał tak robić, tak jeździć, bo znaczy ten dystans dlatego wybrałem, bo godziny treningowe nie są duże i nie wiem, czy bym dał radę 6 godzin czy 5 godzin walczyć, bo w tym roku takiego treningu nie robiłem. Najdłuższe to 3 godziny, więc to jest za duży przeskok, jakby godzinowy tego, co robię w tygodniu, żeby zrobić ten trening. Ale do rzeczy. Dwa dni do zawodów. Jakie treningi zostały poczynione? Mianowicie w poniedziałek był taki mniej więcej, jaki spotykamy na wyścigach, czyli tam są 5-minutowe podjazdy pod charakterystykę wyścigową, czyli tam są gdzieś w granicach 5-minutowe podjazdy. Interwały 5 minut, 2,5 minuty przerwy. 5 minut, 2,5 minuty przerwy. Miał być też we wtorek trening, ale niestety nie wyrobiłem się. W środę czułem się zmęczony, więc też go nie robiłem. Normalnie czwartek już nie jeżdżę na rowerze, ale dzisiaj robimy taką wytrzymałościówkę, godziny wytrzymałościowej. Ewentualnie trochę sweet spota zrobimy. No jutro wyjdziemy dosłownie na 5 minut zobaczyć, czy skalpel działa. Jak wiadomo, w skalpelze w lefty musimy zrestartować amortyzator. To będę robił dzisiaj, to będę czynił dzisiaj, żeby skalpel był gotowy. Taktyka jedzeniowa. Normalnie to jem normalne jedzenie, mało używam żeli. Teraz będziemy jechali na żelach. Na żelach Sisa, które nie wymagają popicia wody, ponieważ nie będę miał wody ze sobą. Normalnie mam jeden bidon z wodą, drugi bidon z mieszankę cukrową Maxisa, bo ona mi podchodzi, ona nie jest za bardzo słodka, nie lubię słodkiego, więc jest fajna. Ale teraz, że będę miał dwa bidony z napojem izotonicznym, z cukrem, to nie będę miał czym popijać wodą, jakby żeli, więc będę miał żele po prostu, które nie trzeba popijać. I to jest taktyka. Na trasę wezmę z dwa banany, które zjem w pierwszej godzinie. Pytacie pewnie, co na śniadanie jeść, bo dużo jest takich pytań. Co jeść w dniu maratonu? No, to samo, co jecie normalnie. No jeżeli jecie, nie wiem, 4 tosty z żółtym serem, no to słabo, nie? Ale jeżeli normalnie jecie tak jak ja, placka owsianego, 120-150 gram owsianki, plus do tego 3 jajka z polane ketchupem, to śniadanie jemy takie same, nie udziwniajmy, tak? Nie róbmy z tego jakiejś, nie wiem, religii, magii, nie kombinujmy. Jeżeli jemy zdrowe śniadanie, jedzmy takie samo zdrowe. Później to już wjedzie, później przed startem wjedzie banan, ewentualnie jakiś żel, trochę makaronu z ketchupem i solą. Zajebisty. Więc to jest, no, 3 godziny. Tak do 2 godzin mogę jechać bez niczego, nie? Tak do 2 godzin mogę jechać bez niczego, więc chodzi tylko o tą godzinę, żeby przeciągnąć, bo ważne jest, co predykcję czasu zrobić, ile nam to zajmie. Znając mniej więcej profil trasy i kilometraż możemy to zrobić, więc tam przewiduję 20-22 na godzinę średnią, co nam daje 3 godziny jazdy i na te 3 godziny jazdy będziemy ustalali żywienie, że musimy zjeść te 600-800 kalorii po prostu, żeby nie paść. I tak też to będę ustawiał. Pierwsza godzina, kurde, lekko, bardzo lekko, niestety. To będzie problem, ponieważ pierwsze 10 km jest w miarę szeroko, góra-dół. A później są single tracki. Jak się spóźnię na single tracki, będę za mocno do tyłu, to będą po prostu mi spowalniali. Bo u nich słabo jest z taktyką, z techniką i później już za bardzo nie ma gdzie wyprzedzać, więc jeżeli zawalę pierwszą godzinę, to później dwie kolejne będę w dupie. Dosłownie. Ale no niestety, inaczej nie da rady, nie umiem od początku cisnąć, jakby pierwsza godzina to jest rozgrzewka. I to może wyjść słabe, szczególnie, że nie mam doświadczenia na tak krótkich dystansach, ale zobaczymy. Za rok powrócimy do prawdziwego ścigania na jedynym słusznym dystansie normalnym. No nie, dla przedszkola. A jeszcze nie dodałem update'u na temat wagi. 86 kg. Jak jest 8 za dużo,
ale miałem w pewnym momencie 8,5, 8,4,5, ale jakby mój organizm już nie przyjmował na dłuższy czas ujemnego bilansu kalorycznego, więc musiałem go podbić, żeby odzyskać siły. W tym roku, w tej zimie, będę tego pilnował, żeby nie przytyć, żeby startować co najmniej z tego poziomu, co jestem teraz wagowo, bo teraz zjazd z 95 to było dosłownie 2 lata nic nie robienia, to było dosłownie za dużo, żeby ogarnąć to na jeden raz i tak szybko, więc 86 kilo, dużo za dużo, ale walczymy, jak zawsze. No to wszystko, czyli dzisiaj robimy takie, czyli dzisiaj wytrzymałościówka w połączeniu ze sweet spotem, niedużym, jutro tak dosłownie 5 minut wyjechania, a w sobotę wyścig. Nakręcimy bloga, będziemy mieli ze sobą GoPro. Chociaż 3 godziny jechanie z GoPro. No zobaczymy, pierwszy raz będę wyjechał wyścig z GoPro, więc chcę to zobaczyć, jak to wyjdzie. Czy będzie mi skubane na szelkach przeszkadzało? Będę go miał na szelkach, nie na kierownicy. Obadamy. Dzięki za oglądanie i na razie.